Cześć, witam ciebie bardzo serdecznie. Marcin Podlacki rozpoczynamy kolejny odcinek, kolejny odcinek na moim kanale Tym Razem. Będzie on dotyczył dzisiejszego odczytu odczytu inflacji CPI, która za czerwiec wyniosła 15,6%. Jest to poziom nieznacznie, nieznacznie wyższy od konsensusu analityków, który przewidywał poziom 15,5%. To kolejny wzrost, kolejny wzrost. Jesteśmy na poziomie najwyższym od 25 lat czy Wzrost cen w końcu się zatrzyma? Czy będziemy mówić o ich spadku, a może o utrzymywaniu tych wysokich powyżej 10% poziomach w kolejnych miesiącach, kiedy potencjalnie ceny mogą zacząć spadać? Co dalej, jeżeli chodzi o poziom stóp procentowych? Czy ten wysoki odczyt przyniesie rekordową podwyżkę z miesiąca na miesiąc już niebawem? O tym wszystkim będziemy w tym materiale rozmawiać. Chciałbym, abyśmy także przeszli pokrótce przez to, które towary, dobra i usługi drożały Mocniej, a także na jakim poziomie inflację obserwujemy w innych krajach w strefie euro, bo to być może nam co nieco powie, na jakim poziomie realnie w Polsce jesteśmy. I myślę, że takim kluczowym problemem, który chciałbym, abyśmy przedyskutowali w tym programie, będzie fakt, czy inflacja i wysoki poziom, wysoki odczyt inflacji i wysokie odczyty, w zasadzie patrząc w przeszłość, wpływają na giełdę, wpływają na rynek akcji, czy wpływają pozytywnie, czy wpływają negatywnie. Czy akcje należy teraz przy tak wysokiej inflacji kupować, a może należy sprzedać i uzbroić się, uzbroić się w cierpliwość i czekać na przyszłe wzrosty? Na te pytania chciałbym, abyśmy dziś tutaj uzyskali odpowiedź. Przejdźmy do wykresów. Rozpoczniemy od najnowszego, zaktualizowanego wykresu, który już zawiera. Ten najnowszy odczyt 15,6% inflacji CPI, odczyt za miesiąc czerwiec. Na wykresie jednoznacznie to widać, jesteśmy na poziomie z 1997 roku. Skok bardzo dynamiczny, wychodzimy w zasadzie z okolic 2-3% i to poziom, który no, obserwowaliśmy jeszcze na początku 2021 roku. No i wydaje się na to, można tak odczytać ten wykres, biorąc pod uwagę, jak skokowe są wzrosty i biorąc pod uwagę też zapowiedzi mówiące o tym, że raczej nie spodziewalibyśmy się tutaj szybkich spadków, ewentualnie utrzymywania na wysokim poziomie, no że w krótkim terminie będzie ciężko, będzie ciężko mimo wszystko o to, aby inflacja po prostu spadała. Wyższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych polscy statystycy odnotowali ostatnio w marcu 1997 roku. W maju, czyli przed miesiącem, inflacja sięgała niespełna poziomu 14%, natomiast w czerwcu roku 2021, czyli przed 12 miesiącami, byliśmy na poziomie raptem 4,4% przed tym mocnym wybiciem, które właśnie obecnie obserwujemy. No tutaj cała sytuacja, konflikt, przede wszystkim geopolityczny, wojna na Ukrainie zdecydowanie skomplikowała nam sprawę i tak jak wcześniej mogliśmy mówić o wzroście cen ze względu na no, niejakie spowolnienie gospodarki wywołane pandemią koronawirusa i pewnymi uwarunkowaniami. Tak, teraz konflikt na Ukrainie i przede wszystkim wzrost cen tych bazowych surowców, wzrost cen ropy, wzrost cen energii elektrycznej sprawił, że w zasadzie w każdym sektorze, segmencie gospodarki no, te ceny notują coraz to wyższe poziomy. Jeżeli chodzi o Kolejną rzecz, zobaczmy sobie na wykresie, jak to wygląda z punktu widzenia poszczególnych miesięcy. Tutaj mamy odczyt jeszcze majowy, jako ten najświeższy. Wiemy, że mamy 15,6% w czerwcu, więc jesteśmy tutaj poza skalą, można tak powiedzieć, na wykresie. A celowo zostawiłem tutaj jeszcze lata 2021, 2020 i 2019, abyśmy zobaczyli, czy rok do roku rzeczywiście obserwowaliśmy wzrost cen w tych miesiącach przed wakacjami. No i ewidentnie tutaj w roku 2021 taki trend obserwowaliśmy. Od lutego do maja ceny rosły z poziomu mniej więcej 2,6% do blisko 5%. W 2020 roku obserwowaliśmy tutaj szybki, nagły spadek, który był wywołany właśnie no wieloma czynnikami. Wtedy czas pandemii, wtedy no mocne, mocne zatrzymanie gospodarki chwilowo decydowało o spadku cen. Przecież mieliśmy spory spadek cen paliw, pamiętamy ropę no, na ujemnych poziomach przez moment. Pamiętamy ceny paliwa, gdzie za benzynę 95 płaciliśmy poniżej 4 zł, a teraz no, na wielu stacjach powyżej 8 zł trzeba, trzeba zapłacić, ale był to stan rzeczy tylko i wyłącznie chwilowy, przejściowy, i jak się później okazało ceny zaczęły rosnąć. Zaczęły rosnąć mniej więcej w lutym 2021 roku, to ten jasno zielony kolor i wzrost. Utrzymuje nam się aż do teraz. Mieliśmy dwa miesiące nieznacznego spadku, nieznacznego spowolnienia inflacji. Najpierw był to czerwiec 2021, tutaj nieco niższy odczyt niż w maju, a następnie luty 2022, kiedy również odczyt był nieco niższy niż w styczniu, kiedy już byliśmy blisko 10% ale wydaje się, że to tylko i wyłącznie chwilowe spowolnienie, a wzrosty w dalszym ciągu mogą być, tutaj, mogą być tutaj obecne. Większość rynkowych ekonomistów jest przekonana, że już za kilka miesięcy powinniśmy zobaczyć inflacyjny szczyt, spodziewany jest on w miesiącach letnich, prawdopodobnie na poziomie 15-20%, a zatem zakładamy, że być może lipiec, sierpień, choć wrzesień też możemy nazwać w sumie już miesiącem letnim, biorąc pod uwagę jak ta pogoda się zmienia, być może właśnie na wrzesień przypadnie, szczyt inflacyjny i w momencie, gdy uczniowie będą wracać do szkół, ceny zaczną, zaczną spadać. Według niedawnej, aczkolwiek no, wydaje się, że już mocno nieaktualnej projekcji Narodowego Banku Polskiego, miał ten szczyt inflacji wypaść na poziomie od 13 do 17%. Potem inflacja CPI ma się obniżać, ale najprawdopodobniej pozostanie bardzo wysoka, przynajmniej przez kolejne dwa lata. Mając odczyt za czerwiec 15,6%, Wydaje się, że mimo że jesteśmy w środku tego przedziału, ciężko spodziewać się, że to górne ograniczenie, czyli 17%, będzie szczytem inflacyjnym. Wydaje się, że bardziej w kierunku 20% byśmy już teraz raczej e, zmierzali z punktu widzenia właśnie tego, co może zobaczymy na przełomie sierpnia i września, bo tak możemy wstępnie zakładać. Nie jest też prawdą, że za tak wysoką inflację odpowiadają wyłącznie czynniki zewnętrzne. Owszem, importowany za granicy wzrost cen paliw, żywności, energii odpowiada za prawie połowę rocznej dynamiki CPI, ale drugie tyle wynoszą czynniki krajowe, widoczne w tzw. inflacji bazowej, która przecież w kwietniu wyniosła 7,7% wobec 6,99% procenta w marcu, a zatem te nasze czynniki krajowe również decydują o wzroście cen. Jeżeli chodzi o ten nasz odczyt, wspomniałem już, że był on nieco wyższy od konsensusu, od szacunków analityków, które kształtowały się na poziomie 15,5%, a zatem można powiedzieć, że przynajmniej z miesiąca na miesiąc, bez jakiegoś dużego wyprzedzenia, udaje się w miarę trafnie tę inflację, ten wzrost cen przewidywać. Jeżeli chodzi o... No, takie można powiedzieć rozdrobnienie na produkty, które drożały najmocniej. Tutaj akurat roczna zmiana ceny wybranych dóbr i usług. No, widzimy opał powyżej 100% wzrostu, gaz mniej więcej 50%, mięso drobiowe, olej napędowy wzrosty 40%, dynamiczny wzrost cen cukru, paliwa do prywatnych środków transportu, mąki, turystyki zorganizowanej za granicą, mięsa wołowego, olej i tłuszcz, nośników energii, benzyny, masła, pieczywa. Czy mleka. Natomiast co ciekawe, potaniał sprzęt telekomunikacyjny. Nieznaczne wzrosty zanotowały soki owocowe i warzywne, wyroby tytoniowe, wyroby farmaceutyczne czy choćby odzież. Drożały o niecałe 10% owoce, a także obuwie czy energia elektryczna, akurat tutaj w tym, w tym ujęciu, na tym zestawieniu, ale wiemy, że realnie wzrost cen energii był zdecydowanie, zdecydowanie wyższy, no ale tutaj akurat dane z głosu pokazują na Podstawie o odpowiednich kryteriów, akurat taki konkretnie wzrost. Jeżeli chodzi jeszcze o ten poziom inflacji CPI, tutaj mamy dane jeszcze majowe, dane czerwcowe, to już wiemy, że jest poziom wyższy, 15,6%, ale zobaczmy na jakim poziomie kształtuje się cel inflacyjny w naszym kraju, jest to 2,5%. Natomiast mamy to odchylenie od celu inflacyjnego, które zakłada możliwe odchylenie o 1 punkt procentowy w górę i w dół, czyli do trzech i pół, ewentualnie do 1,5%. Natomiast no, widzimy, że z tych widełek wyszliśmy już w marcu 2021 roku, no, może w marcu byliśmy jeszcze przy górnym ograniczeniu, ale już od kwietnia jesteśmy cały czas powyżej, powyżej zdecydowanie celu inflacyjnego, nawet powyżej tego górnego ograniczenia, górnego odchylenia od celu inflacyjnego, no te obecne odczyty to już w zasadzie są, można powiedzieć, zdecydowanie bardzo mocno Powyżej, powyżej tego właśnie e, stosownego odchylenia. Jak to wygląda z punktu widzenia? cen w Europie, bo o tym też trzeba powiedzieć, ale na początku może zdefiniujmy sobie, czym jest inflacja HICP. Jest to wskaźnik HICP, to czynnik, który określa ceny konsumpcyjne w Europie. Warto dodać, że ujednolicona metodologia Biura Statystycznego Unii Europejskiej oblicza ten wskaźnik zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Należy pamiętać, że dla wielu państw Unii Europejskiej wskaźnik HICP jest podstawą do tego, aby unormować ostateczne ceny w strefie euro i stopę inflacji. Podstawą Dane inflacyjne HITP zawierają budżety gospodarstw domowych i rachunków narodowych z każdego kraju członkowskiego. Ale warto zwrócić też uwagę na to, że do obliczenia inflacji CPI uwzględnia się tylko i wyłącznie budżety domowe. Stąd też te wyniki są na nieco innych poziomach. Jeżeli chodzi o poziom inflacji, właśnie HITZP, za jeszcze miesiąc maj w naszym kraju, w Polsce, jest to około 12,8%. To akurat Polska nie jest uwzględniona, ale jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie co, co Słowacja, czyli na poziomie bardzo wysokim, wyżej jedynie Łotwa, Litwa i Estonia z ponad 20% odczytem. Natomiast uśredniając dla strefy euro jesteśmy tutaj no mniej więcej na poziomie w okolicach no mniej więcej 9, 9%. Tak to się Mniej więcej tutaj kształtuje. Jeżeli chodzi o te najważniejsze składowe inflacji w strefie euro, i tutaj mamy akurat wykres od maja 2012 do maja 2022, więc można powiedzieć, że z ostatnich 10 lat. Mamy tutaj wyszczególnione wszystkie dobra, to jest to taka pogrubiona linia różowa, mamy tutaj jedzenie, alkohol, wyroby tytoniowe, to jest ta taka linia powiedzmy jasno zielona, ale tutaj akurat one się w miarę można powiedzieć Istotne są ceny energii. Proszę spojrzeć, jak mocno energia rośnie. W zasadzie od no, początku 2021 roku mamy wzrost już blisko 40%. Wobec gdy jeszcze podczas no, w okresie w okolicach pandemii koronawirusa, w okolicach wybuchu, później rozwoju, mieliśmy nawet spadek ponad 10%. Ale koniec końców widzimy, jak to wygląda, i też można się spodziewać, że. Ceny energii cały czas będą szły w górę. Jeżeli chodzi o choćby o usługi, no to tutaj wzrost również jest obecny, ale nie jest on aż tak bardzo widoczny, bo jest to wzrost w okolicach w tej chwili 5%. Procent najbardziej realnie, jeżeli chodzi o te 10 lat, właśnie w strefie euro, zmieniała się cena energii, która bywały czas, że spadała. To okolice 2015-2016 roku mocno rosła, w 2017 i później 2018, później 2020 jeszcze raz powiem spadek, i od początku praktycznie. 2021 roku obserwujemy tutaj bardzo, bardzo dynamiczny wzrost. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię, wzrost cen powoduje wzrost stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. No, i jeżeli chodzi o te poziomy, cały czas tutaj szacunki pną się w górę. W takich warunkach Rada Polityki Pieniężnej nie ma innego wyjścia, jak dalej zacieśniać politykę monetarną. Podwyżki stóp czekają nas najpewniej w lipcu. Wrześniu, a może także i w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Obecnie jesteśmy na poziomie 6%, ale patrząc na ten wysoki odczyt inflacji, wydaje się, że coraz bardziej rośnie prawdopodobieństwo, że stopa referencyjna zostanie docelowo podwyższona nawet do 7% podczas kolejnego odczytu, czyli o 100 punktów bazowych. Pamiętamy podwyżkę z poprzedniego miesiąca ostatnia podwyżka z 5,25% o 75 punktów bazowych. Do poziomu 6%, który w tym momencie na wykresie widzimy. Ostatni raz mieliśmy taki poziom na przełomie 2008 i 2009 roku. Wtedy wielki kryzys, a akurat aż tak mocno w ramach kryzysu, stopy procentowe wtedy nie rosły, ale widzimy, że bardzo szybko wróciliśmy do ówczesnego poziomu bazowego w okolicach nieco poniżej 4%. Czas pandemii to blisko zerowe stopy procentowe na poziomie 0,1%, które utrzymywały się przez kilka, jak nie kilkanaście miesięcy, no i wiele tutaj Tutaj jest opinii, czy do podwyżek doszło zbyt późno i zbyt strome są te podwyżki, można było to nieco bardziej rozłożyć w czasie, no ale w każdym razie wygląda to tak, jak wygląda. No i myślę, że nie tylko ja, ale również analitycy, że będziemy spodziewać się tutaj być może wzrostu nawet w kierunku 8%. Już w krótkim terminie są także opinie, które mówią o 10%, ale no miejmy nadzieję, że aż tak, źle, aż tak źle tutaj nie będzie. Kolejna kwestia. Jak inflacja wpływa na wyceny akcji na giełdzie? Warto powiedzieć, że przychody i zyski spółek zwykle rosną, gdy mamy do czynienia z inflacją. Przykłady krajów, w których dynamika cen wymknęła się, pod kontroli nie, nie, nie brakuje w ostatnim czasie. Przykładem takim jest choćby Turcja, o której też za moment powiem. Jak wtedy zachowują się akcje? Jeżeli chodzi o samoochronę kapitału, trudno kłócić się ze stwierdzeniem, że inflacja sprzyja rynkowi akcji, gdyż zyski spółek, a więc ich notowania na giełdach, to wartości nominalne. Wyższa inflacja zazwyczaj współgra z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi, a także wzrostem kosztów produkcji. To akurat cytat ze słów Arkadiusza Balcerowskiego, analityka Nobel Funds TV. W takim układzie przedsiębiorstwa starają się utrzymywać marże, co ponownie podbija inflację. Co jednak może się wydarzyć, kiedy inflacja zaczyna wymykać się spod kontroli? I tutaj dobrym przykładem będzie Turcja. Turcja, gdzie raportowana inflacja przewyższa już 60, już o 60, właśnie procent. Równocześnie notowania tureckiego indeksu giełdowego poszybują szybują cały czas w górę. Tutaj mamy akurat przed sobą wykres z ostatnich 12 miesięcy, i jeszcze przed 12 miesiącami byliśmy na poziomie 1400 punktów, a w tej chwili mamy już 400, ze szczytem na początku czerwca w rejonach 2700 punktów. Nie oznacza to jednak, że Turcy zarabiają krocie przy tym wysokim. Poziomie inflacji, właśnie raportowanej w okolicach 60%, nawet powyżej 60%. Wręcz przeciwnie, od początku 2010 roku turecki indeks wzrósł o 330%, lecz w tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosła ponad 390%. Zatem, w ujęciu realnym, inwestowanie w, turekcie, w tureckie akcje przyniosło stratę, mimo tak dynamicznego wzrostu, który tutaj na indeksie BIST 100, czyli patrząc po tickerze XU100, Właśnie tutaj widzimy. I teraz pojawia się pytanie, czy zatem warto inwestować w akcje krajów z podwyższoną inflacją, czy, we, czy wręcz hiperinflacją w Turcji? Możemy mówić o hiperinflacji, w Polsce o podwyższonej inflacji. Wydaje się, że no tutaj najbardziej to wszystko sprowadza się do oceny realnych stóp procentowych. I teraz, jeżeli realne stopy procentowe są niskie albo ujemne i nie widać szans, aby to się miało zmienić w krótkim terminie, to akcje stają się atrakcyjną inwestycją. I tutaj możemy sobie wziąć jako przykład ten dynamiczny rajd wzrostowy, który obserwowaliśmy tutaj po osiągnięciu covidowego dołka w okolicach 1000, nawet poniżej tysiąca. Chociaż tutaj akurat na wykresie tego, wykresu, tego, tego dołka nie zawarłem, bo, bo teraz widzę, że tutaj mamy 12, 12 ostatnich miesięcy. Ale w każdym razie pamiętamy ten spadek do 1200 kilkudziesięciu punktów na biegu 20, i późniejszy szybki, blisko 100% wzrost do 2500, który to już poziom na wykresie mamy zawarty, i jest to okolica października, listopada 2021 roku. Więc przy tych bardzo niskich jeszcze wówczas stopach procentowych obserwowaliśmy dynamiczny wzrost cen. Wzrost cen akcji i to realnie się na naszej polskiej giełdzie po prostu tutaj działo. Wysokie stopy nie przeszkadzają wzrostowi dochodów ani nie są ciężarem dla kredytobiorców i tutaj. Można powiedzieć właśnie, że cały czas mówimy tutaj o krótkim terminie, kiedy to akcje stają się atrakcyjną inwestycją. Z drugiej strony jednak akcje nie mają za bardzo alternatywy, lokaty czy obligacje przynoszą straty, i w tej sytuacji akcje mogą być dobrą inwestycją chroniącą nas przed inflacją. Jest to jednak inwestycja bardzo, no, trzeba powiedzieć sobie, otwarcie ryzykowna. W momencie, kiedy stopy zaczynają rosnąć, albo inflacja zaczyna stwarzać problem w sferze realnej, nie ma inwestycji, dopływu kapitału czyli mówimy tutaj o scenariuszu, który obecnie obserwujemy i wydaje się, że w krótkim terminie w Polsce będziemy obserwować wtedy już tylko krok dzieli nas od załamania gospodarczego i wydaje się, że właśnie w tym momencie tak blisko załamania gospodarczego jesteśmy. Jeżeli wojna z wysoką inflacją jest prowadzona na poważnie, czyli tutaj trzeba powiedzieć otwarcie, niekoniecznie tak jak w Polsce, gdzie Rada Polityki Pieniężnej w momencie tutaj pobudzenia napięć inflacyjnych no nic nie robiła, bo te stopy utrzymywały się na poziomie bliskim زرع <applause> <applause> a teraz panice są podnoszone, wtedy właśnie wywołuje ona najczęściej przejściową recesję, a ceny akcji mogą spadać. I wydaje się, że ten scenariusz jest tym bazowym, bazowym na przyszłość, na krótki termin, właśnie spadek cen akcji na giełdzie papierów wartościowych. Dopóki sytuacja związana z inflacją, z poziomem stóp procentowych nie będzie opanowana, nie dojdziemy do e, przynajmniej jakiejś stagnacji, zatrzymania na poziomach wysokich, ale przynajmniej Zatrzymania, bez kolejnych wzrostów, wtedy wydaje się, że to spadki na giełdzie mogą być obecne i wydaje się, że ten czas wakacyjny, kiedy jeszcze będziemy spodziewać się kolejnych wyższych odczytów inflacji i kolejnych podwyżek stóp procentowych może wiązać się ze spadkiem cen akcji i może wiązać się z nawet pewnym, pewną korespondencją do poziomów, które mieliśmy podczas covidowego dołka. Dzieli nas od tych poziomów około 400 punktów, czyli 20- kilka procent, ale nie można wykluczyć co. Nawet do tak niskich poziomów. Czy tak będzie? Oczywiście zobaczymy. Dziś, w momencie, gdy nagrywam ten materiał, czyli 1 lipca, akcje na giełdzie papierów wartościowych drożeją, indeksy zyskują blisko 1% wzrostu na WIG-20, poprawia się postawa na indeksach zagranicznych. DAX niemiecki już nad kreską, kontrakty terminowe w Stanach Zjednoczonych odrobiły straty, ale pojawia się pytanie, czy to nie jest tylko i wyłącznie krótkoterminowy stan rzeczy i czy ten stan Rzeczy będzie się także w kolejnych dniach utrzymywał, a nawet czy tylko w dniu dzisiejszym uda się te wyższe poziomy w okolicach 1700 punktów na Wigu 20 utrzymać. No zobaczymy, myślę, że może być o to bardzo ciężko. Bardzo dziękuję za obecność, za przesłuchanie całego tego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, zachęcam do dołączenia do Facebookowej grupy. Obserwuj, inwestuj zarabia. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć ten kanał w rozwoju i aby tych materiałów pojawiało się jeszcze więcej, zachęcam do wsparcia kanału, a link do tego wsparcia Zamieszczony będzie w opisie do tego materiału. Pozdrawiam i do usłyszenia przy okazji kolejnych nagrań.